Cześć, tu Tomek z portalu natemat.pl i zabieram Was w kolejną podróż w dosyć nieoczywistym kierunku. Tym razem na tapetę bierzemy Suwałki. Miasto położone w województwie podlaskim nad rzeką Czarna Hańcza. Leży w pobliżu granic z Litwą, obwodem królewieckim Federacji Rosyjskiej i Białorusią. Miasto zamieszkuje około 68 tysięcy mieszkańców. I mimo, że jest drugim co do wielkości miastem Podlasia, wciąż dla wielu Suwałki kojarzą się jako polski biegun zimna, przysłowiowy koniec świata czy miasto znane z popularnych memów. My Wam pokażemy, że tak naprawdę Suwałki i okolice to idealny kierunek na weekendowy wypad. Naszą przygodę zaczynamy od historycznego śródmieścia Suwałk, którego układ przestrzenny został zaprojektowany w XIX wieku i przetrwał do dziś. I tak ogromne wrażenie robi zabudowa ulicy Kościuszki, na której się właśnie znajdujemy. No z pewnością jest to punkt obowiązkowy dla miłośników architektury, ale nie tylko. Godne uwagi są m.in. budynek dawnej poczty z 1829 roku, budynek ratusza, którego budowa rozpoczęła się w 1834, dom pod kolumnami, dom gubernatora czy rezursa obywatelska. Uff, oczywiście to nie wszystkie zabytki śródmieścia Suwałki. Jeżeli będziecie chcieli bliżej poznać architekturę miasta, to szukajcie takich oto fotokodów na budynkach. Wystarczy, że zeskanujecie je za pomocą telefonu komórkowego. Otworzy się strona internetowa, na której znajdziecie o wiele więcej informacji o samym mieście. A my ruszamy dalej. Kolejnym ciekawym punktem zwiedzania Suwałk jest ulica Zarzecze, gdzie znajduje się ta drewniana cerkiew prawosławna. Dzisiaj wpisana do rejestru zabytków, przyciąga swoją niezwykłą architekturą, a powstała w 1891 roku. No dobrze, czas coś zjeść, a Suwałki są idealnym na to miejscem, bowiem możemy tu spróbować tak zwanej kuchni pogranicza. Mamy bowiem kuchnię polską, w tym cudowną kuchnię podlaską i kultowe kartacze. Mamy kuchnię litewską, ale także kuchnię tatarską. Naprawdę mało jest w Polsce takich miejsc, w których spróbujemy tak wielu smaków. No a po mieście możemy na przykład właśnie do knajp podróżować takim oto rowerem miejskim. No dobrze, jeżeli chodzi o kuchnię polską, to jeżeli będziecie w Suwałkach, to warto w restauracji zamówić sobie taki oto półmisek z przysmakami regionalnymi. I tak mamy tutaj babkę ziemniaczaną, mamy kiszkę, mamy kultowego kartacza, do tego ręcznie robione pierogi, placki ziemniaczane, a to wszystko podane z pysznym ogóreczkiem kiszonym i sosem grzybowym. A jeżeli chodzi o kuchnię litewską, to zamówcie sobie w restauracji takiego blina żmudzkiego. Kolejnym miejscem na gastronomicznej mapie Suwałk, które chcemy Wam polecić, to restauracja u Alika, w której zjecie tradycyjną kuchnię tatarską. Kolejnym powodem, dla którego warto odwiedzić Suwałki, jest Wigierski Park Narodowy, który od miasta jest oddalony około 6 km. Wigierski Park Narodowy to jeden z największych parków narodowych w Polsce. Położony jest na północnym skraju Puszczy Augustowskiej, który wraz z lasami na terytorium Litwy i Białorusi pokrywa obszar, uwaga, około 160 tysięcy hektarów. Przez Wigierski Park Narodowy płynie też Czarna Hańcza, której długość wynosi 143 km. Wigierski Park Narodowy rocznie odwiedza 100 tysięcy turystów. Nic dziwnego, bowiem na miłośników natury czeka aż 190 km ścieżek rowerowych i pieszych. Ale nie tylko, można także po Wigierskim Parku Narodowym poruszać się na przykład kajakiem, bo są wyznaczone trasy wodne po rzekach i jeziorach. Na terenie parku znajdują się 42 jeziora, z czego największe, najgłębsze, no i najbardziej popularne wśród turystów to jezioro Wigry. W latach 50. na tych terenach rozpoczęła się bardzo intensywna ochrona bobra europejskiego, który dziś jest symbolem parku.
No dobrze, jeżeli będziecie w Wigierskim Parku Narodowym, to warto odwiedzić pokameduski klasztor, który przyciąga turystów nie tylko niezwykłą architekturą, ale także scenerią, bowiem położony jest na wzgórzu i otulony z trzech stron wodami jeziora Wigry. Dzisiaj klasztor możemy nie tylko zwiedzać, możemy tutaj spróbować także klasztornej kuchni i uwaga, można tutaj także nocować, ale najbliższe miejsca noclegowe są dopiero w przyszłym roku, bo to jest tak bardzo popularne miejsce na Suwalszczyźnie. Podlasie to styk kultur i wyznań. Widać to na niemal każdym kroku właśnie w samych Suwałkach, zarówno pod kątem architektury, przez dziedzictwo kulinarne, po zabytki czy świątynie, ale także cmentarze. Przy ulicy Bakałażewskiej znajduje się takie miejsce, gdzie w jednym miejscu cmentarze mają zarówno katolicy, ewangelicy, prawosławni, muzułmanie czy Żydzi. Spacerując po Suwałkach na pewno rzuci Wam się w oczy nie jeden krasnal. Tworzą one swoisty szlak turystyczny, no i mają przypominać o jednej z najsłynniejszych mieszkanek miasta, Marii Konopnickiej. Maria Konopnicka urodziła się w Suwałkach 23 maja 1842 roku. Do dziś w mieście można odnaleźć miejsca i historie związane z Konopnicką. O poetce przypominać ma wspomniany już szlak, popularna ławeczka, przy której turyści chętnie robią sobie zdjęcia, a także Muzeum Marii Konopnickiej przy ulicy Kościuszki 31. Pierwsze lata swojego życia Maria Konopnicka spędziła właśnie w tym budynku. W Suwałkach znajdziecie 10 rzeźb z krzatów. Są to bohaterowie baśni Marii Konopnickiej o krasnoludkach i sierotce Marysi. No jest to kolejny fajny pomysł na zwiedzenie Suwałk. No i bardzo ciekawa atrakcja dla najmłodszych podróżników. Ostatnie miejsce, które chcę Wam pokazać, to jezioro Arkadia, które znajduje się w samym centrum miasta Suwałki. Ma powierzchnię 11 hektarów, a początki sięgają jego aż XVIII wieku. Dzisiaj jest to ulubione miejsce spędzania wolnego czasu przez mieszkańców, ale także turystów. No cóż, to koniec naszej przygody z Suwałkami, miastem, które spokojnie można nazwać tyglem kulturowym i miastem pełnym kontrastu. Z jednej strony mamy architekturę z XIX wieku, a z drugiej strony sztukę współczesną. Do tego kuchnia pogranicza i piękne tereny zielone. Jakby powiedziała Maria Konopnicka, po prostu bajka.